Siema, tu stary dziad. To był późny wieczór. Wróciłem z jednego z wrocławskich pubów i nagle sobie pomyślałem, cholera, druid ma taki atak, który zadaje obrażenia od ognia. Ile da się z tego wyciągnąć damage'u? Okazuje się, że bardzo dużo. Przygotowałem dla was dwa buildy. Druida pod ogniste szpony, który jest naprawdę, naprawdę potężny. W buildzie optymalnym czyści na P8, w buildzie budżetowym bez problemu czyści na P3, 10 na 10 punktów za styl, naprawdę genialny build. Także jeżeli spodoba się, przyda Wam ten film, zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału, a ja wbijam na druida o oryginalnej nazwie Test, czyli na optymalny, super drogi build. Co to jest? P3. Walimy P8 od razu. Super drogi build, który naprawdę jest dużo mocniejszy niż się kurde spodziewałem. Atakiem oczywiście, którego będziemy używać, są ogniste szpony. I zacznę oczywiście od umiejętności. W przyzwaniach 0 teoretycznie możecie używać przywołania dębowego mędrca albo nawet serca rosomaka, ale brakuje punktów, żeby miały one więcej życia i będą wam po prostu ginąć. Ten druid tego nie potrzebuje. W zmianach kształtu jeden punkt wilkołaka, jeden w likantropie. Będziecie używać wilkołaka, a nie niedźwiedziołaka, jeżeli się zastanawiacie, dlatego że wilkołak szybciej atakuje. Jesteście w stanie osiągnąć na wilkołaku maksymalny próg szybkości ataku dla waszego docelowego ataku, którym są ogniste szpony. Ognisty szpon jest to atak, który dodaje obrażenia od ognia do waszego ataku, ale w żaden sposób nie zwiększa waszej szybkości. Dodaje też całkiem dużo do skuteczności ataku. Jak widzicie, tutaj te obrażenia zaczynają się robić absurdalne. To jest 14 tysięcy obrażeń od ognia do każdego waszego ataku z łapy. Sporo, nie? Skąd to się bierze? Przede wszystkim bierze się oczywiście z synergii, czyli z burzy ognia i kuli magmy, które musicie także zmaksować. Jednak, jeżeli zmaksujecie burzę ognia i kulę magmy, są one także synergią dla Armagedonu. Jeżeli zmaksujecie Armagedon, a resztę wolnych punktów wydacie w wulkan, otrzymacie kolejną potężną umiejętność. Także ten druid będzie używał zarówno ognistych szponów, czyli ataku, który po prostu jest dodaje do zwykłego ataku obrażenia do ognia, a także Armagedonu, który będzie zadawał obrażenia Area of Effect na wszystko dookoła i będą to naprawdę pokaźne obrażenia do ognia, a także odrobinę obrażeń fizycznych, co ma znaczenie. Ale ten druid ma takie obniżenie redukcji obrażeń przeciwników na ogień, że nie potrzebuje nawet tych obrażeń fizycznych. Mamy ustawione P8. Co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć o tym Armagedonie? Tak, dla niektórych może być upierdliwe to, że trwa on 12 sekund. Jeżeli jest to upierdliwe i nie lubicie klikać co jakiś czas Armagedonu, po prostu włóżcie punkty w szczelinę. Każdy twardy punkt wydłuża czas trwania Armagedonu o sekundę, o 2 sekundy. Oczywiście będzie to kosztem obrażeń z synergii, czyli z wulkanu. Ale może dla niektórych to być opcja, ja tam wolę iść oczywiście full damage i odnawiać Armagedon co jakiś czas. Przejdźmy zatem do sekcji, która pewnie Was mega interesuje, i sekcji sprzętu. I tutaj nie będę ukrywał, to jest kurczę all in, najdroższy sprzęt. Jak jesteście bogolami, to możecie takiego druida składać. Lecimy zatem. Skillery do zmian kształtu, ponieważ to jest Wasze źródło damage'u. Jeden Thunder Charm musi być, szczególnie, że ogień to jest ten żywioł, który pozwala, szczególnie na druidzie, uzbierać bardzo dużo do minus reza, czyli do zmniejszenia odporności przeciwników o. Naprawdę jest wiele przedmiotów, które to robią, zacznijmy na tym druidzie i to działa ze 100% skutecznością z Thunder Charmem. Nie tak jak na przykład przekonanie czy zmniejszenie odporności, które działają z efektywnością tylko jednej piątej, dlatego Thunder Charm musi być. I teraz sprzęt. Nakładanie rąk. Ten druid wciąż będzie zdawał całkiem spore obrażenia fizyczne. Ma to nakładanie rąk daje nam 20% szybkości ataku, które jest kluczowe, żeby ciągnąć maksymalny próg. Pierścienie
Obrążka Bulkatosa razy 2. Plus 1 do umiejętności znacząco zwiększa nasze obrażenia. Plus wykradanie życia z Bulkatosa jest bezcenne, ponieważ no, jednak tutaj macie atak, który nie wykrada życia, tak jak na przykład przy druidzie na szał, gdzie używacie dzikiego szału, który wykrada wam życia, więc każdy procent wykradania życia jest bardzo dobry. Tutaj używam popręgu Trangoula jako paska. Możecie używać sznuru uszu, możecie używać Verdungo, wtedy jeden pierścień zamieniacie na kruczy lód. Buty, jeździec rzezi, druzgocące uderzenie, otwarcie rany. Bardzo fajny bonus. Podróżniki też byłyby według mnie jak najbardziej ok. Amulet Gniew Lorda w ramach zestawu rzeczy, które dodają nam do umiejętności, daje nam do rezów, daje nam zabójcze uderzenie i daje nam szybkość ataku, która też jest kluczowa. Potrzebujecie osiągnąć 65% przy fazowym ostrzu, żeby osiągnąć maksymalny próg szybkości ataku dla zwykłych ataków, także dla ognistego szponu. I skoro przechodzimy do fazowego ostrza, to tutaj ręka sprawiedliwości. Minus 20% odporności wroga na ogień, 20% zabójcze uderzenie, 330 do obrażeń i 33% do szybkości ataku. Bardzo ważne. Dodatkowa aura Święty Ogień na 16 poziomie. Marginalne zalety tej aury, szczególnie na P8. Zbroja Okowy Honoru dla rezów i dla plus 2 do umiejętności. Korci, żeby ubrać Fortitude, ale wierzcie mi, tutaj obrażenia od ognia są kluczowe. Plus jeżeli chcecie grać już tym buildem, powinniście grać na P8. Potrzebujecie tych rezów jednak, żeby mieć przeżywalność. To Okowy Honor daje wam kolejne procenty wykradania życia, bardzo cenne na tym buildzie. Hełm Płomień złożony w podstawie, która będzie dawała plus 3 do ognistych szponów. Mega potężny, będzie dawał plus 3 do wszystkich umiejętności ognia, które po prostu są umiejętnościami, które używacie. Teoretycznie alternatywą jest Ravenlore, ale według mnie płomień tutaj będzie lepszy. I tarcza to jest Phoenix. Minus 30% odporności wroga na ogień, minus 28%. Teoretycznie Feniksa możecie złożyć też w mieczu, jednak według mnie dla tego buildu lepsza jest Ręka Sprawiedliwości ze względu na progi szybkości ataku. Z Ręką Sprawiedliwości 33%, nakładaniem rąk i Gniewem Lorda macie łącznie 73%, 65% to jest próg, który musicie uzyskać. Ten druid zmniejsza odporność wroga 28, 13 to jest 30, 31, 41 i jeszcze dodatkowo 20 to jest 51%. Czyli nawet jak stwory mają niewrażliwość, to ich odporność będzie na parunastu procentach, bo oczywiście macie Merca, który używa nieskończoności, zdrady i spojrzenia wampira. Super potężny build, naprawdę. Oczywiście jest to jeszcze pochodnia i Anihilus. Już nawet małych czarmów nie robiłem. Tak prezentują się rezy. Jeśli chodzi o staty, to zręczność i siła pod sprzęt. Używacie fazowego ostrza, więc musicie mieć tego zetera. Zresztą to wam pozwala osiągnąć dosyć przyzwoitą skuteczność ataku. Reszta w żywotność. I pójdziemy sobie teraz, zrobimy jedną lokację. Zrobimy lokację optymalną dla druidów i dla wszystkich postaci na ogień, czyli po prostu kamienny grobowiec. Odpalacie 15 do 16 tysięcy damage'u. Wszystko schodzi na strzała z łapy. Na P8. To jest P8. A jeszcze nawet nie odpaliłem Armagedonu. Jak widzicie, druid atakuje całkiem szybko, a to właśnie dzięki wysokiej szybkości ataku fazowego. Nie mogę, kurwa, z tego. Ja nie wiem, po prostu nie powiem, że jestem wynalazcą z tego buildu, ale chyba nie ma drugiego filmu, na którym taki dokładnie sprzęt jest używany. Ale to jest, kurna, absurd. Oni mają minus 100% odporności na ogień wszyscy, ze względu na przekonanie i na sprzęt. Czyli dostają tak naprawdę z łapy 32 tysiące, 30 tysięcy do ryja każdemu. Wykradanie życia sprawia, że druid się bardzo ładnie leczy. Obrażenia fizyczne to jest, jak widzicie, około 1300.
Jedyny problem jest taki, że oczywiście nie jesteście w stanie wykraść życia z nieumarłych, no ale to wiecie, to pota wypijecie, nie? Tam raz na ruski rok. Nie wiem, czy można ten build nazwać do końca buildem Mele, ale chyba tak. I wydaje mi się, że będzie to build w topce. Nie, napiszcie w komentarzach, czy znacie jakiś build mocniejszy od tego. Nie pisać Mozaik Assassin, bo będzie ban. A właśnie, bo ja chyba w ogóle na swapie mam CTA. I z CTA nawet ten damage jest jeszcze większy. Widzicie tutaj ten wytrzymał 3 strzały, jakiś odporny. Życie jest 4000, mimo pierwszego poziomu w Wilkołaka. Oczywiście tu się uleczymy na żukach. No po prostu złoto, złoto. Bid jest oczywiście absurdalnie drogi, no Surham, Lo, Vex, Lo Yah, Ber, Vex. Ale myślę, że za tą cenę efekty są naprawdę przyzwoite. Powiem wam, że tak sobie myślałem, kurde, czy to może zadziałać? Potem obejrzałem film gościa, który zrobił bardzo podobny build i naprawdę działał nieźle, ale jak sam to wszystko poskładałem, to jestem po prostu pod wielkim wrażeniem. Co ciekawe, jeżeli chcecie zagrać podobnym buildem, ale nie macie takiego sprzętu, nie ma problemu. Możecie zagrać buildem, który działał trochę mniej drużyny, trochę mniej damage'u, ale będzie naprawdę, naprawdę bardzo szybko czyścił. Dlatego mieliśmy teraz P8. Ustawmy sobie P3. I teraz pokażę wam takiego samego druida. Umiejętności są tak samo rozdane. Z trochę gorszym sprzętem. Czyli budżetowego po prostu druida na ognisty szpon. Olśnienie, zdrada i wampir na mercu, na waszej postaci, nakładanie rąk, ringi, przede wszystkim wykradanie życia. Tutaj dałem jakieś takie dwa kraftowe ringi według mnie do osiągnięcia. Pas Trangola, buty, jeździec rzezi, myślę, że w miarę budżetowe, zdrada, gniew lorda, Wilhelm i będziecie używać posłuszeństwa. Dlaczego posłuszeństwa? Dlatego, że posłuszeństwo zmniejsza odporność wroga na ogień o 25%. Nie wkładałem tutaj nawet Sandera. Oczywiście polecałbym wam Sandera, polecałbym wam najróżniejsze metalizmany do skuteczności ataku, do odporności. Włożyłem tutaj Anihilusa i pochodnie. Możecie założyć, że macie 4 skillery do umiejętności zmiany kształtu i jakieś fajne tutaj talizmany, których ja nie włożyłem. Wydaje mi się, że mieści się to w miarę w budżetowości. I teraz tak, jeżeli będziecie jakikolwiek build robić, na przykład będziecie mówić o tym druidzie, że można tutaj było złożyć, wiecie, nie wiem, Hand of Justice, Dragon i tak dalej, dodawać te obrażenia do ognia i tak dalej. Wierzcie mi, minus 25% odporności wroga na ogień z tego posłuszeństwa to jest bardzo dużo. Bo pamiętajcie, w tej grze liczy się to, kiedy dany współczynnik, statystyka jest
implikowana do obliczania obrażeń. I zmniejszenie odporności wroga na ogień jest implikowane na samym końcu. Także nawet jak zwiększycie obrażenia tego druida od ognia, nie wiem, dajmy na to talizmanami o 300, to pamiętajcie, że zmniejszenie odporności wroga o minus 25%, kiedy zadajecie obrażenia rzędu około 10 tysięcy, to jest 2,5 tysiąca obrażeń. Ponieważ po prostu na koniec, kiedy te obrażenia już wchodzą w przeciwnika, to działa ze 100% efektywnością. Dlatego zmniejszenie obrażeń odporności wroga jest najlepszym multiplikatorem dla postaci, które zadają obrażenia od żywiołów. Mam nadzieję, że w miarę jasno to wyjaśniłem. Mamy naszego druida. Posłuszeństwo musi być złożone jeszcze o progę szybkości ataku. W widłochwycie, który jest najszybszą bronią, w której można złożyć posłuszeństwo. I oprócz tego potrzebujecie 65% szybkości ataku. Także przynajmniej nakładanie rąk i zdrada, gniew lorda jest też w miarę optymalna, ale teoretycznie możecie jakiegoś amuletu plus 2 używać. Tutaj nawet nie mam... Patrzcie na to obrażenia. Jak widzicie, szybkość ataku jest mniejsza, to jednak nie jest fazowe ostrze. Ale posłuszeństwo jest naprawdę tanim słowem runicznym. Najwyższa runa użyta na tym druidzie to jest runa Fal. Życie jest co prawda 2000, ale bez żadnych właściwie talizmanów do życia. Odpaliła się zdrada, więc odporności powinny wyglądać całkiem przyzwoicie. P3. Siedem do 8000 złapy. Nie jest to ta szybkość, co na P8 z optymalnym sprzętem, ale jednak jak najbardziej grywalne. Można tu jeszcze byłoby oczywiście sporo rzeczy dostosować ze sprzętem pod daną lokację. Może więcej szybkość biegania i chodzenia na takim buildzie? Ponieważ no i tak nigdy nie będziecie używać Enigmy ze względu na to, że nie można się teleportować pod postacią wilkołaka. Ale build jest naprawdę potężny, czy to w wersji budżetowej, czy to w wersji zoptymalizowanej. To jest jakby dla mnie top 3 najlepszych buildów mele. No i co? Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Ja jestem pod wrażeniem ogólnie z tego szpodu, jego potencjału. Szczególnie, że właśnie Flickering Flame, Hand of Justice, Phoenix, naprawdę potężne przedmioty, które zmniejszają odporność przeciwnika o wartość, która z Thunder Charmem działa w 100%. Także mega warto takie rzeczy składać. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Trzymajcie się.